Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy, które realizowane jest w Centrum Edukacji Obywatelskiej i partnerem tego programu jest ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom. Spotykamy się dzisiaj na webinarze Rozkręć swój projekt, czyli narzędzia i aplikacje usprawniające prace projektowe, którego prowadzącą jest pani Marta Florkiewicz-Borkowska. Już za chwilkę się z nią połączymy i będzie widoczna, ale zanim to nastąpi, chciałabym chwilę porozmawiać o kwestiach technicznych naszej platformy. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Możecie tam zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to dajcie mi znać. Ja postaram się pomóc albo w tym ogólnym czacie, albo już w indywidualnych rozmowach z konkretnym uczestnikiem, żeby nie przeszkadzać reszcie. Będę też wdzięczna za jakiś sygnał na tym czacie, czy mnie widać i czy słychać. To będę wiedziała, że możemy przejść dalej. Już pani Marta, nasza pani prowadząca się przywitała. Dajcie znać, proszę, czy tu jesteście. I będziemy łączyć się z prowadzącą. Słuchajcie, nikt nie pisze, jestem trochę zaniepokojona, czy nas słychać i widać. O, super, coś się zaczyna dziać. Super. Witamy się, więc wydaje mi się, że wszystko nam działa. Ja uciekam do tak zwanego tła i będę obecna na czacie, a przekazuję głos pani Marcie. Życzę owocnego spotkania. Dziękuję bardzo pani Darii. Słuchajcie, dzień dobry, dobry wieczór, w sumie już jest po 18. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie w ramach tego programu prowadzić webinar. I słuchajcie, cieszę się, dlatego że z reguły webinary prowadzę dla dorosłych, dla nauczycieli i cieszę się na każdy taki webinar, kiedy mogę poprowadzić dla was, no bo no też jestem nauczycielką, więc bardzo lubię pracować z uczniami. Słuchajcie, już tutaj się fajnie Fabian przywitał, widzę Milena, Alicja. Ja jakbyście mogli się odezwać po prostu na czacie, jak jesteście. Sprawy techniczne pani Daria już powiedziała. A ja bym się chciała jeszcze was pytać, zanim troszeczkę siebie przedstawię, ale też nie chcę za dużo o sobie mówić, bo to nie taki cel naszego spotkania, to chciałabym się was spytać, słuchajcie, czy już mieliście okazję brać udział w takim spotkaniu, online, w takim webinarze, napiszcie mi, czy mieliście. O, Milena pisze, że tak, super, fajnie, to zawsze jest fajnie. Tak, słuchajcie, to w tych webinarach jest tak, że ja czasem będę was pytała o różne rzeczy albo prosiła o jakąś interakcję i uwierzcie mi, że to jest mega ważne, dlatego że ja tu sobie siedzę i gadam po prostu do mojego monitora i widzę własne odbicie tutaj, a was sobie po prostu wyobrażam. O, Alicja pisze, że pierwszy raz, Fabian pisze, że też jeszcze nie brał, super, dobra. Więc to tak mi pozwala wiedzieć i czuć też to, że gdzieś tam jesteście i mnie po prostu słuchacie. Słuchajcie, co krótko o mnie. Najważniejsze dwie rzeczy, które wygrubiłam, to są tak naprawdę te rzeczy, które są najważniejsze w moim funkcjonowaniu, w moim zawodzie. To jest to, że jestem nauczycielką, wyobraźcie sobie, języka niemieckiego. Oraz jestem praktycznie rzecz biorąc od kiedy pracuję w szkole, a pracuję teraz akurat w szkole publicznej, to będzie 10 rok, współopiekunką albo też opiekunką, obecnie współopiekunką samorządu uczniowskiego. Więc dużo działam z uczniami, bardzo uczniowie też wiecie działają, lubię ich wspierać w tym kierunku, lubimy w ogóle wspólne rzeczy robić, myślę, że w międzyczasie też będziecie mieli okazję się dowiedzieć. Ale też jestem trenerką, edukatorką, prowadzę różne warsztaty, szkolenia i młodych ludzi, takich jak wy, ale również też dorosłych nauczycieli właśnie z wykorzystywania nowoczesnych technologii, z kształtowania właśnie tych kompetencji medialnych i cyfrowych, ale jednocześnie też kompetencji miękkich.
Ale dobra, słuchajcie, wiecie, ja pracuję obecnie, wcześniej pracowałam w gimnazjum, a teraz pracuję w szkole podstawowej, słuchajcie, w Pielgrzymowicach. W Pielgrzymowicach, a teraz napiszcie mi, skąd wy jesteście. W ogóle napiszcie mi, czy jesteście sami przed kompem, czy też przed urządzeniem mobilnym, czy jesteście, nie wiem, jest was więcej. Skąd jesteście w ogóle? W jakiej miejscowości oraz może z której klasy? To mnie też interesuje, żebym wiedziała, w jakim wieku mniej więcej jesteście. Piszecie, dobra. Jest trochę niecierpliwie, bo widzę, że ktoś pisze, a nie widzę, co pisze jeszcze. Dopóki nie klikniecie Enter. Pielgrzymowice. Ciekawa jestem, czy wiecie, gdzie w ogóle są Pielgrzymowice, ale najpierw napiszcie mi, skąd wy jesteście. Rzepeć, województwo Rzepeć, ale wiecie, że ja już Rzepeć po prostu znam, bo na poprzednich webinarach Rzepeć chyba ogólnie dużo działa w młodych przedsiębiorczych. Jesteście mega przedsiębiorczy. Jest ze mną przyjaciółka, super, to ja pozdrawiam przyjaciółkę. Podkarpackie to jest Rzepeć, Piotrków Trybunalski też super, mamy rodziców pod Łodzią, więc też te tereny są mi znane. Technikum ekonomiczne pierwsza klasa, super. Tak, Rzepeć zawsze, pisze pani Daria. No wy, ja już po prostu, wy jesteście już mi po prostu znani. A jeszcze pozostałe osoby, słuchajcie, skąd wy jesteście? Bo widziałam, że mieliśmy trochę więcej uczestników. Chyba, że wszyscy jesteście akurat po prostu jakąś inną grupą. Nie, bo też łódzkie, klasa ósma, super, super. Super, czyli mamy szkołę podstawową, ale też mamy jednak ponad podstawową, jest technikum. Super. Ktoś jeszcze napisze coś? Dobrze, to wy, ja, jak się ktoś zdecyduje mi napisać, to ja lecę dalej. Chciałam troszeczkę plan nasz przedstawić, bo widzimy się tak trochę ponad godzinę i będzie taka rozgrzeweczka. Słuchajcie, ta rozgrzeweczka ciągle trwa. Bo się dzieje, to ja chcę troszeczkę po prostu was troszkę bardziej poznać. Później chciałabym wam zaprezentować trochę narzędzi, aplikacji, które możecie właśnie wykorzystać, rozwijając swój projekt, rozkręcając swój projekt. Jesteście już w tym wieku, że możecie też myśleć o tym, żeby puszczać swobodnie i że tak się teraz, że legalnie, również informacje o projekcie w świat. Możecie też działać w mediach społecznościowych, możecie też tworzyć wydarzenia, a to jest bardzo fajna przestrzeń nie tylko do promocji projektu, ale przede wszystkim, słuchajcie, dla waszego rozwoju, dla nabywania fajnych umiejętności w ogóle bycia w tej sieci, gromadzenia sobie odbiorców, komunikowania się też z tymi odbiorcami przez media społecznościowe i też kształtowania umiejętności tworzenia fajnych materiałów takich, które właśnie będą dostosowane do waszych odbiorców, ale również związane z waszym projektem. Więc patrzcie też na to przez pryzmat, przez ten projekt, przez wasze działania, patrzcie też przez pryzmat tego, słuchajcie, jak wy możecie się rozwinąć pod kątem, można powiedzieć, takich umiejętności, które niekoniecznie są rozwijane na lekcjach różnych. Chciałabym wam też pokazać różne przykłady zastosowania. Krótki też instruktaż. Mam zrzuty ekranu zrobione, ale będę chciała, słuchajcie, udostępnić ekran i zobaczymy, czy nam technicznie platforma pozwoli, czy nic się nie stanie. Jeżeli bym uciekła, bym znikła, pani Daria jest w tle, to po prostu poczekajcie na mnie, ja na pewno zaraz spróbuję się gdzieś tam tutaj podłączyć. Pogadamy sobie też o praktycznym zastosowaniu, a na koniec, jeżeli będą jakieś pytania, albo na przykład ja nie będę w stanie tutaj odpowiadać na bieżąco, to będziecie mogli mi jeszcze te pytania zadać. Natomiast słuchajcie, chciałabym też przypomnieć wam, że jesteśmy też na tak zwanym spotkaniu online w sieci i dla mnie to jest rzeczywiście spotkanie z wami. Ja tutaj was poznaję, wy tworzycie też sobie swój wizerunek, ja sobie wyrabiam o was zdanie, mam nadzieję, że będę mogła śledzić gdzieś wasze projekty, że gdzieś tam nie poinformujecie o tym, co robicie. Jeszcze będę was o to pytała, bo jestem ciekawa, ale dobra, to plan mamy z głowy, idziemy dalej. Chciałabym was poprosić, abyście w komentarzu dokończyli, albo nie w komentarzu, chciałabym was zachęcić
do aktywności. Najpierw w komentarzu, a potem przy wykorzystaniu waszego urządzenia mobilnego. Mam nadzieję, że takie macie. Chciałabym, żebyście wykorzystali, ale najpierw napiszcie mi w komentarzu. Jesteście tutaj na tym webinarze, jesteście na tym spotkaniu, każdy z was ma jakieś być może oczekiwania, wyobrażenie. No to jak sobie wyobrażacie, że moglibyście powiedzieć za godzinę, powiedzmy, że dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli co, spróbujcie mi dokończyć, jestem ciekawa waszych refleksji, więc jest to dla was spotkanie mające na celu was troszeczkę wzbogacić o wiedzę, troszeczkę rozwinąć, troszeczkę być może dać inspiracji, ale ciekawa jestem, jakie są też takie wasze oczekiwania pod tym względem. Jeśli się też pojawiły jakieś osoby, to śmiało też po prostu się odzywajcie, piszcie. Mamy kilka osób, mamy dziewczyny, ale mamy też, będziemy aktywni i dużo się dowiemy. Super, fajnie. Fajnie, Milena, że piszesz, że będziemy, bo właśnie o to chodzi, żebyście wy też nie tylko mnie słuchali, ale też właśnie chcę wam dać przestrzeń do tego, żebyście też mogli ze mną w jakiś sposób rozmawiać, jeżeli nie możecie, wiecie, powiedzieć, ja nie mogę was usłyszeć, to chociaż żebyście napisali. Dobra, super, super, cieszę się, Ala też mi napisała. Ja też mam taką nadzieję, że was zainspiruje do jakichś nowych działań, że w waszej głowie pojawią się jakieś pomysły i że jakieś fajne nowe rzeczy się tutaj pojawią, że będę w stanie wam po prostu przekazać takie rzeczy. Dobra, jeszcze pisze Wiktoria, widzę, jeszcze po to poczekamy na Wiktorię, jeszcze zobaczę, co pisze i przechodzimy do następnej aktywności. Czyli bardzo bym prosiła, żebyście wzięli do ręki swoje smartfony. Tutaj sobie, chyba że ktoś ogląda mnie na smartfonie, tak? A widzę, że są urządzenia mobilne, to nic, otworzycie sobie po prostu nową kartę, bo słuchać mnie możecie cały czas. Dowiemy się wielu nowych rzeczy z dziedziny przedsiębiorczości i nie tylko. To tak, to ja już wam powiem, że webinar jest na temat nowoczesnych technologii, różnych pomysłów na wspomaganie pracy projektową. Czy te pomysły moje mogą wzmacniać waszą przedsiębiorczość? Myślę, że tak, natomiast od razu mówię, że ja nie jestem nauczycielem przedsiębiorczości, więc tutaj to nie jest gdzieś tam głównym naszym celem, ale mam nadzieję, że super to powiążecie. Weźcie do ręki smartfony i teraz chciałabym, żebyście mi odpowiedzieli na pytanie, o czym jest wasz projekt, żebyście weszli na stronę menti.com, którą tu widzicie, zobaczcie. Tutaj macie stronę, muszę sobie wziąć teraz ołówek, rysuj, o zobaczcie, www.menti.com, wpiszcie i w puste pole wpiszcie po prostu ten kod i odpowiedzcie mi na to pytanie, o czym jest wasz projekt. Bardzo będę wam wdzięczna, możemy jeszcze wpisać właśnie wam ten link do strony, już wam wpisuję. Och, zjadło mi się www. Nie wiem, czy to przekieruję, czy nie. Jeszcze raz napiszę. Dobra, słuchajcie, źle napisałam, ja coś nie widzę. Muszę to usunąć. Dobra, nie umiem tego usunąć. Jeszcze raz, www.menti.com. Dobra, teraz już napisałam dobrze. Ok. I bardzo was proszę, abyście po prostu weszli na tą stronę i udzielili mi odpowiedzi. Ja sobie otwieram też teraz moją drugą, ja sobie będę w ogóle właśnie patrzeć, czy ktoś mi odpowiedział. Dobra, jeszcze mi nikt nie odpowiedział. Ale rozumiem, że musicie napisać, więc napiszcie mi tak nie tylko temat, ale mniej więcej jeszcze, tak nie musicie mi pisać, wiecie, nie wiadomo ilu zdań. Tak w skrócie, żebym miała pojęcie, nad czym pracujecie, jakim problemem się zajmujecie, co robicie, w jakim kierunku idziecie. Takie rzeczy mnie interesują. Jeżeli jak ktoś ma z was jakiś problem, to piszcie proszę też na czacie, bo ja nie jestem w stanie przewidzieć, kto z was może mieć jaki problem. Więc musicie w razie czego komunikować, jeśli jest problem. Jak napiszecie, to po prostu robicie enter albo submit i to ukaże się u mnie i potem ja się do tego odniosę. No ale na razie jeszcze żadne osoby nie dołączyły, więc jak coś, to bardzo proszę, abyście mi dali znać, czy wszystko jest ok. www.menti.com
i 64 98 08. I jestem ciekawa, co się stało. Czy udało wam się w ogóle wejść na tą stronę i to zrobić? Jest. O zakładaniu firmy. No dobra, a jaką firmę zakładacie? Możliwe pierwszą odpowiedź. Ja wiem, że na czym polega projekt Młodzi Przedsiębiorczy, no ale na czym, jaką firmę zakładacie w tym momencie? Czyli o czym jest wasz projekt? O, Aneta, dzięki za informację, że działa. Nasz projekt jest o naturalnych kosmetykach z tarniny. Nasza firma nazywa się Tarnilinea, ale ładnie. Aktualnie przeprowadzałyśmy ankiety i będziemy tworzyć na podstawie nich diagramy. Super, o produkcji żelków. O, super. Nasz projekt jest o wytwarzaniu odzieży sportowej z ekologicznych produktów, na przykład pędów bambusa. Ej, no super, powiem wam, że naprawdę fajne pomysły. W ogóle chciałam się jeszcze dopytać. Produkcja toreb eko, Aneta tu pisze. Możesz Aneta wpisać też w tej aplikacji. Powiedzcie mi, czy wy tu jesteście sami, czy może wy tu jesteście z nauczycielami swoimi? O, widzę, że dużo osób pisze. Aneta, pani Aneta to jest nauczyciel, super, sami, działa, dobrze, pani Aneta to jest nauczyciel, okej. Dobrze. Dobra, ciekawa jestem, czy tu jest w ogóle, okej, dobra, jesteście z różnych miejscowości w ogóle, no to czyli jesteście różni, mam nadzieję. Dobra, super. Czyli ja mam tutaj, słuchajcie, mam projekt naszego zespołu Kozaczki, jaka fajna nazwa, polega na promowaniu ekologicznego i zdrowego trybu życia. Nasza firma skupia się na trendach światowych, takich jak Zero Waste oraz Upcycling, super. Założenie firmy z kosmetykami pielęgnacyjnymi, Tarnilinea z koleżankami Alą i Alą, aha, super. Świetnie, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tą aktywność. Ja wam powiem, że w tym momencie, kiedy wy mi odpowiadacie, mi się to na moim koncie po prostu ukazuje na ekranie i ja po prostu ja widzę wszystkie wasze odpowiedzi. Czyli mam to po prostu szybko wszystko razem wzięte, mogę się do tego odnieść, mogę z wami na ten temat porozmawiać, a nie musicie mi na przykład tego mówić, każdy po kolei, a w tym momencie to na przykład pisać. Więc czy znaliście wcześniej tą aplikację? O tak, ten Mentimeter, bo aplikacja nazywa się, już wam pokazuję, Mentimeter. Czy może mieliście już okazję uczestniczyć w tego typu ankiecie, czy też tego typu informacji zwrotnej? Nie mieliście, dobra. To jest właśnie, słuchajcie, to jest bardzo szybki sposób na to, żeby na przykład zrobić szybką burzę mózgów, zebrać jakieś pomysły, zebrać na przykład jakieś pomysły na nazwę, czyli właśnie pomysły na produkt, czy też jak musimy na coś zagłosować, bo Mentimeter ma też opcję głosowania, czyli możemy spisać jakieś wszystkie pomysły i potem każdy może zagłosować, więc to jest też fajne. Pani nauczycielka Aneta, jeśli też nie znała, to można to wypróbować z uczniami przy następnym na przykład spotkaniu, jeżeli trzeba będzie zebrać jakieś informacje zwrotne, albo właśnie zagłosować, albo zrobić jakąś ankietę. Fajne jest to, że po prostu wy nie musicie się logować, nie musicie podawać swoich danych, jak widzicie, wchodzicie na stronę, strona, ja wam podaję kod, który jest wygenerowany przez tą stronę, no i po prostu piszecie swoją odpowiedź, więc myślę, że to już jest jedno, no i oczywiście, co jest fajne, możecie wykorzystać po prostu urządzenia mobilne. Okej, dobra, no to słuchajcie, ja idę dalej, będziemy dzisiaj mówić o TIC-u, czyli o technologiach informacyjno-komunikacyjnych, czyli z angielskiego IT, po co w ogóle te nowoczesne technologie wykorzystywać, po co w ogóle one w projektach, więc chcę wam powiedzieć, że oprócz tego, że one uczą też właśnie współpracy, oprócz tego, że no gdzieś tam wychodzimy naprzeciwko potrzebom XXI wieku, tak? Czyli gdzieś tam podążamy za tą nowoczesnością, ale też chodzi o to, żeby stosować interakcje, żeby uatrakcyjnić też swój projekt. Czasem dzięki tym narzędziom możemy też ten projekt totalnie rozkręcić, możemy zrobić fajne materiały dodatkowe,
czy też do reklamy, czy też do promocji, czy też te narzędzia mogą po prostu nam służyć w takim planowaniu, organizowaniu pracy, więc w takich też sprawach można powiedzieć trywialnych takich i też takich podstawowych, a często mogą nam też oczywiście tą pracę właśnie ułatwić dzięki temu, że te narzędzia właśnie, czy też te apki będziemy wykorzystywać. Tak jak z tym Mentimetrem było, jak ja spotykam się z moimi uczniami, to czasem nie mam tyle czasu, żeby na przykład każdy mógł mi powiedzieć jakąś swoją opinię i żebym w tym momencie każdego wysłuchała. Natomiast jeżeli wykorzystamy właśnie Mentimeter, a oni jednocześnie będą mogli pisać mi te odpowiedzi w aplikacji, to jest to znacznie szybszy sposób uzyskania tych informacji zwrotnej i zaoszczędzenie czasu, który możemy przeznaczyć po prostu na inne rzeczy, które też musimy zrobić. W związku z tym też na to trzeba czasem tak patrzeć, że te nowoczesne technologie owszem mają nam uatrakcyjnić, mają w pewnym sensie napędzić czy też rozkręcić projekt, ale mają też spowodować, że nasz projekt będzie nowoczesny, różnorodny, ale też zaoszczędzi nam czasu i często też ułatwi pracę. No i wyzwoli, słuchajcie, kreatywność. Mam nadzieję, że będziecie mogli się o tym przekonać. Ja przygotowałam dla Was teraz taką informację zawartą pod tym linkiem. Chciałabym, żebyście sobie teraz ten link wpisali u siebie. Ja Wam zaraz go wpisuję, więc wystarczy, że klikniecie. Obejrzyjcie sobie, co tam jest, czy też przeczytajcie, posłuchajcie, nie chcę Wam zdradzać. I w komentarzu odpowiedzcie mi na pytanie zawarte tam. Więc teraz chwilka na to, żebyście mogli właśnie wejść. Ja też wejdę, no bo sprawdzę, czy to działa. Czasem nie pomyliłam linków, więc sprawdzam, czy to działa. Przepisuję sobie na komórkę właśnie i sprawdzę, czy to się otworzy. Tak jest. Wszystko działa. Proszę, wejdźcie w to, kliknijcie, zobaczcie, co jest i odpowiedzcie mi tutaj na to pytanie. Bądźcie, słuchajcie, kreatywni. Bądźcie kreatywni. Bądźcie kreatywni. To jest krótkie, wiecie? To jaka jest wasza... Obejrzeliście? No dobra, no to skoro obejrzeliście, no to jaka jest wasza supermoc? Jakie macie talenty i czym zajmujecie się w projekcie? Trochę już mi napisaliście, co wasza firma robi. Więc chciałabym, napiszcie mi teraz, jaka jest wasza supermoc, albo też wasz jakiś super talent, który myślicie, że jesteście w stanie w tym projekcie wykorzystać, albo przekuć na coś fajnego, potrzebnego. Ta krótka animacja miała być dla was taką, wiecie, taką zajawką tego, takim pytaniem w innej formie. Czasem warto szczególnie jak chcecie na przykład też w sieci w jakiś sposób zachęcać odbiorców, żeby zainteresowali się waszym projektem, to czasem właśnie fajnie jest zrobić takie różne zachęty dla nich, takie prowokacje można powiedzieć, żeby zachęcić ich do właśnie odpowiedzi na jakieś pytanie. Praca zespołowa i duża kreatywność. Milena, bardzo ci dziękuję, super, świetnie, że to widzicie i świetnie, że to doceniacie. Co dalej? Julia, jestem zorganizowana i lubię rozmawiać z ludźmi, super, to więc ty na pewno możesz zająć się tą częścią właśnie dbania o dobre organizacje, ale także pewnie rozmawiać właśnie z innymi, to jest mega też potrzebne pracy projektowej i też jak się właśnie realizuje jakiś projekt. Co tam dalej? Jestem ciekawa. Wszyscy piszą, super. Bardzo się cieszę, że jesteście aktywni. A ja dzięki temu też mogę się czegoś trochę o was dowiedzieć. Trochę was poznać, pomimo, że was nie widzę. Ale jeśli macie profile społecznościowe, oczywiście legalnie, bo spełniacie granicę wiekową, to możemy się tam gdzieś zobaczyć,
Lubię tworzyć nowe rzeczy z młodzieżą. Super, pani Aneto, dziękuję. Możemy się gdzieś tam zaznajomić, tak? A chyba, że też prowadzicie, może ci starsi, prowadzicie fanpage'a swojego projektu? Albo myślicie o tym, żeby na przykład prowadzić fanpage swojego projektu? Jeśli tak, to też możecie mi przy okazji swojej supermocy o tym napisać. Wiktoria też ma kreatywność, chęć pomocy planecie, pracowitość, cierpliwość, super. Wiecie, powiem wam, że to fajne rzeczy mi piszecie, dlatego że to nie jest takie łatwe, wiecie, określać swoje super talenty i super moce i mówić, co mamy fajnego, a tak naprawdę zapamiętajcie sobie, co tu teraz piszecie, bo to jest wasz wkład, ten wasz zespół projektowy, to jest coś, co wy możecie z siebie dać. Alicja jest umie gospodarować pieniędzmi, no to bardzo ważna umiejętność i w zespole jesteście zgrane, super. Super, to teraz jeszcze ponawiam pytanie, czy zamierzacie promować też wasz projekt online, czy nie wiem, czy myślicie o tym, żeby mieć fanpage, albo czy może macie fanpage? Czekam cierpliwie. Myślę, że tak, ok. Dobrze. Macie stronę na Facebooku, zapiszemy efekty swojej pracy, ok. Czyli taki fanpage, ok. Warto, słuchajcie, powiem wam tak. Tak jak powiedziałam wam, media społecznościowe są ważnym elementem w życiu wszystkich ludzi. A coraz więcej ludzi, osób, firm i w ogóle produktów po prostu wykorzystuje media społecznościowe do tego, żeby zyskać sobie większe grono odbiorców, żeby też się pokazać, co się fajnego robi. I dzięki temu można się też nauczyć fajnych umiejętności obsługiwania takiego fanpage'a. Super, dzięki. Ja mogę wam z własnego doświadczenia powiedzieć dwurocznego, ponieważ byłam opiekunką i współopiekunką uczniowskiego projektu. Fakt, że nie był on, to nie było młodzi przedsiębiorczy, ale uczniowie prowadzili kampanię społeczną i właśnie założyli tej kampanii społecznej fanpage i powiem wam, że sami administrowali pod moim i drugiej nauczycielki okiem oczywiście administrowali tym fanpage'em i uczyli się, jak zamieszczać właśnie post, jak sobie jednać ludzi, trzeba było odpowiadać na wiadomości prywatne, na komentarzu, wrzucać fajne treści, które będą aktywizować ludzi, ale też wrzucać informacje o tym, co się u nas w projekcie dzieje, więc też trzeba było robić jakieś fajne zdjęcia, fajne plakaty, fajne infografiki, różne wykorzystywać fajne rzeczy, które pozwolą pokazać nasz projekt z jak najlepszej strony, poinformować ludzi też o tym, co fajnego robimy, no i też kształtować po prostu swoje umiejętności. Bardzo dobrze, więc ja myślę, że macie takie świetne pomysły, profil projektu i profil firmy macie też poruszający naprawdę takie tematy, które są ważne w dzisiejszym świecie, więc myślę sobie, że to, co ja mam wam do zaoferowania, przyda wam się tak naprawdę projekcie, ale myślę też, że sporo z tych rzeczy będziecie mogli wykorzystać po prostu w życiu swoim, tak? W życiu swoim, do celów i prywatnych, ale też być może na innych przedmiotach. No dobra, ale już lecimy dalej. Słuchajcie, ja bym chciała wam dzisiaj opowiedzieć o takich tych narzędziach, które tu widzicie. Już jedno narzędzie poznaliście, Mentimeter, i mogliście też zobaczyć chmurę wyrazową WordArt, bo taka była zrobiona, jak opowiadałam wam o tiku w projektach. Ale teraz odpowiedzcie mi na pytanie w ogóle, czy wy w ogóle któreś z tych narzędzi znacie. Więc ja uruchamiam ankietę
I czekam, aż to jest pytanie wielokrotnego wyboru, więc możecie zaznaczać wszystkie narzędzia, które znacie, tak? Bardzo proszę, abyście klikali, które z tych narzędzi znasz. Mhm. No i słuchajcie, szczerze piszcie, znasz, to znaczy powiem wam, że znasz w znaczeniu, że coś już z nim robiliście, wy robiliście, wiecie jak działa i tak dalej. Jeżeli traktowaliście to tylko jak znasz na zasadzie, że słyszeliście, to trudno już, no to jak już daliście, to okej. Natomiast bardzo mi zależy na tym, czy wy znacie w znaczeniu, wiecie jak to wykorzystać, do czego to może służyć i tak dalej. No i ja cię kicham, wychodzi na to, że wy bardzo dużo znacie w ogóle rzeczy. A no tak, i chodzi mi o to, że na przykład Mentimeter, jeśli poznaliście tu dzisiaj teraz, to go weźcie nie zaznaczajcie, bo ja wiem, że już go znacie. Ale czy po prostu chodzi mi o taki, wiecie, wasz kontakt, że nie, że słyszeliście, że coś takiego jest, albo że ktoś tam coś wam powiedział, tylko w znaczeniu takim, że po prostu wiecie też jak to wykorzystać, jak to funkcjonuje i tak dalej. Więc ja widzę, że już mi jeszcze w sumie mam 5 osób, które mi nie odpowiedziały. A widzę, że do nas trochę osób dołączyło, więc może jeszcze chwilę poczekam. Jeszcze chwilę poczekam, 50% z was mi głosowało już. Powinny jeszcze... O, już mam więcej osób, super. Super, bo wiecie, ja nie widzę kto jak głosuje. To jest taka ankieta, jak wiecie, jest anonimowa i chodzi mi tylko o to, żebym ja miała rozeznanie. Mhm. Dobra, to tak mniej więcej, zaraz wam pokażę te wyniki, czekam jeszcze, o, już super, już 9 osób, świetnie. Świetnie, świetnie. Być może, że dwie osoby to jestem ja i Centrum Edukacji. Tak, dobra. Więc ja już zakończam i pokażę wam. Więc zobaczcie, tak się przedstawia, że Mentimeter nie znacie, ale znacie już, bo już żeście i w nim uczestniczyli, ja wam trochę opowiedziałam, jeszcze wam trochę powiem, podam linki i tak dalej. O, Geniali zna jedna osoba, Canva znają 4 osoby, to dobrze, bo Canva jest dość popularnym narzędziem, Smore jest nowością, Beatable widzę też, Trello zna jedna osoba i ciekawa jestem, czy to pani nauczycielka zna, pani Aneta zna Trello, Doodle znają aż 3 osoby, no i WordArt jest znany, tak, bo to jest dość znane narzędzie, ale wiecie co, zawsze gdzieś tam daje. Nie, pani Aneta nie, czyli generalnie rzecz biorąc jakiś uczeń tutaj napisał, że zna, chyba że pani Daria brała udział i mi tu myli po prostu. Dobra, słuchajcie, to w takim razie ja włączam się z powrotem do prezentacji. Muszę prezentację włączyć, okej, okay, no i lecimy dalej. No dobrze, słuchajcie. Ankieta już była, to przechodzimy do Doodle. Słuchajcie, Doodle, na każdym slajdzie zawsze macie napisane stronę. Zrobimy tak, że ja wam będę podawała te strony również w czacie. Możecie sobie je gdzieś tam klikać, otwierać, patrzeć jak to wygląda, ale ja będę wam też opowiadała. Super, Paulina, że planujesz. Świetnie, to jest właśnie narzędzie do tego, jeszcze o tym powiem. Natomiast słuchajcie, Doodle jest świetne do ustalania, grupowego ustalania terminów, czyli słuchajcie, ja mam tam konto, ale nie trzeba mieć wcale konta, bo jak się zakłada, to zobaczcie, wystarczy, że się poda tytuł tutaj, potem już tak naprawdę nic nie musimy, dalej naciskamy continue i przechodzimy do ustalania różnych możliwych terminów, na przykład naszego spotkania, czy też, nie wiem, naszego spotkania online, czy też naszego spotkania fizycznie, czy też mamy gdzieś jakąś wizytę, mamy zrobić jakąś promocję, mamy gdzieś wyjść, gdzieś się spotkać, iść do kogoś, mamy uzyskać jakieś fundusze, musimy ustalić wspólny termin. Nie umiemy się dogadać po prostu ze sobą, bo jest 5000, każdy ma coś do powiedzenia, jest tyle tych powodów, więc po prostu wchodzimy w to narzędzie, ustalamy te terminy, przekazujemy link dalej i każda z osób wpisuje swoje imię, zaraz zobaczycie, i zaznacza po prostu, odhacza terminy, które pasują. I w ten sposób jesteśmy w stanie, bo program nam automatycznie zlicza,
jesteśmy w stanie zobaczyć, który termin jest najbardziej dopasowany, ustalić też i godzinę, i dzień. W związku z tym, słuchajcie, to jest narzędzie bardzo szybkie, bardzo proste. Tak wygląda, jak już jest stworzone. Zobaczcie, ja tutaj stworzyłam, to się nazywa spotkanie online. Ja tutaj jest właśnie takie okienko, gdzie można wpisać swoje imię i po prostu zaznaczyć te puste okienka, kliknąć w nie, jeżeli ta godzina nam pasuje, tak? Tu jest akurat 11 grudzień, środa i są podane takie godziny, takie i takie. I ja po prostu naciskam, klikam i każdy ma taką możliwość kliknięcia raz, a wy potem jako założyciele takiej ankiety dostajecie informacje na maila, ponieważ jak zakładacie tą ankietę, to podajecie po prostu swojego maila i wam przychodzą wszystkie informacje, wszystkie odpowiedzi innych osób. Więc powiem wam, że to jest super szybkie, super fajne. Niejednokrotnie to wykorzystywałam nie tylko z uczniami, ale po prostu nawet z dorosłymi, tak? Czy też przy okazji też różnych projektów, które prowadzę, to też często, jeżeli to są ludzie, też wiecie, z różnych stron, z różnych miejsc, gdzieś tam nie mieszkamy blisko siebie, to też to jest szybciej, żeby coś takiego ułożyć, bo czasem jak gadamy ze sobą i każdy podaje 5000 powodów, kiedy może, kiedy nie może, to jest to po prostu trudne. Więc macie tu link, ale też możemy się umówić tak, że dostaniecie później takim mailu podsumowującym od organizatorów naszego spotkania taki plik, w którym ja te wszystkie linki podam. Myślę, że to będzie dla was przydatne, żeby one były tak skondensowane. Co myślicie o tym? Napiszcie, chcecie dostać takie zestawienie? Czy sobie sami teraz będziecie robić? Napiszcie, jak to, jak wam pasuje. Kolejne narzędzie, słuchajcie, to właśnie super. Dobra, to tak zrobimy, dla mnie to nie problem. To ten Mentimeter, który poznaliście. Wy poznaliście, słuchajcie, tą stronę, na którą wchodzi osoba, która odpowiada na pytanie. Natomiast ja wam teraz podaję, stronę, na której tworzy się właśnie takie pytanie do kogoś, albo jakąś ankietkę, albo test. I tu już wtedy osoba tworząca musi się zarejestrować. W Doodle mogliśmy się nie rejestrować, ale w Mentimetrze się rejestrujemy, tworzymy swoje konto, zakładamy to konto, później się logujemy i mamy tam naprawdę spory wybór różnych aktywności, tak jak wam mówiłam, możemy krótkie odpowiedzi, które się układają w taką fajną chmurę wyrazową. Często jest tak, że każdemu projektowi towarzyszą jakieś główne hasła, czy też przyświecają wam jakieś wartości, wspólne cele. To czasem warto szybko, fajnie na Mentimetrze, po prostu każdy odpowiada i wtedy tworzy się taka fajna też chmura wyrazowa, którą możecie też jako sobie jako obrazek po prostu zapisać i mieć do wykorzystania dalej. Jest to naprawdę, słuchajcie, bardzo szybka i prosta obsługa. Wystarczy nam czasu, który z tych narzędzi spróbuję właśnie udostępnić ekran i wam pokazać, ale naprawdę jak się zalogujecie, to po prostu tworzycie za pomocą plusika create nową prezentację, czy też nową ankietę, czy też właśnie nowe zapytanie, tak jak ja was zapytałam i w czasie rzeczywistym ludzie wchodząc na tą stronę menti.com, wy podajecie kod, od razu mogą odpowiadać, zadziałać i wy to widzicie, więc też czasem jak się spotkacie, a musicie na przykład podjąć jakąś decyzję co do wyboru na przykład logo projektu, czasem nazwa projektu jest problematyczna i dużo o tym gadamy i tracimy czas, więc możemy zrobić burzę mózgów, gdzie zbierzemy te nazwy, tak, i możecie wykorzystać do tego Mentimeter, a później jak już macie wszystkie nazwy zebrane, to też w Mentimetrze robicie ankietkę, każdy oddaje głos na tą nazwę, która mu się najbardziej podoba i wszystko macie po prostu w 5 minut, nie potrzebujecie po prostu w tym momencie tracić czasu na to, aby o tym po prostu gadać, bo możecie zacząć gadać o innych ważniejszych elementach projektu. Więc też to jest ważne, żebyście w projekcie patrzyli na to, ile czasu na co potrzebujecie, ile czasu trwa jakaś aktywność i czy ja mogę jakieś narzędzie właśnie wykorzystać do tego, żeby to usprawnić, żeby to było szybsze, a wówczas mogę ten czas poświęcić na coś innego. Idę dalej, chmury wyrazowe, duża część z was zaznaczyła, że te chmury wyrazowe wykorzystujecie. Słuchajcie, są też apki różne na smartfony, natomiast ja chciałam wam polecić tak naprawdę WordArt. Ja korzystam z tej chmury wyrazowej, jeżeli chcemy, żeby chmury były zapisane gdzieś, to warto założyć sobie konto, ja mam założone konto,
Natomiast nie musicie, możecie sobie zapisać po prostu od razu chmurę wyrazową jako obrazek i od razu zapisywać gdzieś na pulpicie, w folderze, w waszych po prostu plikach. Natomiast ja zachęcam, że jeżeli chcecie mieć zgromadzone, to sobie wtedy założyć konto. Już wam mówię, że jak spodoba wam się tutaj sporo narzędzi, będziecie chcieli zakładać nowe konta, to słuchajcie, pamiętajcie, ustalcie sobie jakiś wspólny login dla tych narzędzi, taki nieoczywisty i z jakąś cyfrą oraz też takie hasło, które będzie zawsze wspólne dla tych edukacyjnych rzeczy. Po prostu jest to dużo prostsze, łatwiej zapamiętać niż potem jak tworzymy 5 kont w różnych edukacyjnych stronkach i mamy tam też różne loginy i różne hasła. Pamiętajcie, żeby też nie podawać takiego samego hasła oczywiście jak do waszych maili i różnych innych ważnych rzeczy, to starajcie się do tych edukacyjnych ułożyć jedno hasło takie wspólne, przez to po prostu też oszczędzicie sobie czas, no i też nerwy własne, bo często się zapomina. Słuchajcie, wizualizacja słów, to jest właśnie tworzenie tej chmury wyrazowej, czyli tutaj wam zrobiłam taki zrzut ekranu, jak wygląda ta platforma tworzenia. Zobaczcie, tutaj gdzie macie napisane, tutaj gdzie ja robię te zielone kreski, to po prostu wpisujecie poszczególne słowa, robicie enterem i tak te słowa będziecie wpisywać i enter i kolejne słowa. Później możecie ustalić figurę, shape, czyli kształt, czy to ma być w kształcie kapelusza, kota, kółka, kwadratu, gwiazdy. Później font możecie ustalić czcionkę, bo też nie wszystkie czcionki czytają polskie znaki, więc czasem trzeba troszeczkę się pobawić. Możecie też ustalić layout, czyli układ. Poziomo, znaczy pionowo, poziomo, czy też naukowo, czy też jakoś różnie, więc to też wy możecie zdecydować jak chcecie. No i styl. Styl oznacza też różne kolorystyczne ułożenia, tak? Więc to też jest ważne, czy chcecie zachować styl taki, jaki proponuje figura, czy też chcecie sobie dopasować styl do siebie, czyli różne kolory dodać. I później zawsze słuchajcie, ten czerwony przycisk jest mega ważny, to jest visualize, zwizualizuj, jak go naciśniecie, to tutaj w tym miejscu pojawią się te zwizualizowane słowa, no i to mniej więcej będzie wyglądało, zobaczcie, tak jak u mnie to. Tak to u mnie właśnie wyglądało. Ja zrobiłam w takim kapeluszu, wpisując właśnie takie wszystkie słowa. Najlepsze jest to, że... Aha, dobra. Okej, muszę przejść teraz dalej. Więc polecam wam dość szybkie narzędzie. Czasem warto zrobić zestawienie waszych imion, właśnie waszych wartości, głównych celów, też informacji o projekcie. Słuchajcie, czasem będziecie też musieli zaprezentować wasz projekt, na przykład przed innymi grupami, czy przed rodzicami. Ja was zachęcam też do takich rzeczy, więc fajnie w prezentacji, zamiast pisać dużo tekstu, na przykład zrobić taką chmurę wyrazową, która będzie też dla was ściągą, o czym macie mówić, nie? Czyli że sobie tam zerkniecie, to wiecie, aha, dobra, jest słowo współpraca, to teraz będę mówić o współpracy, dobra, tam jest też słowo ekologia, czyli muszę powiedzieć coś o ekologii i tak dalej, więc to też może być tak traktowane. I ja wam bardzo wam polecam, żebyście wykorzystywali takie elementy, dlatego że prezentacja zapchana tekstem to nie jest prezentacja, którą warto się chwalić. To wy macie być tą częścią, która będzie opowiadać, natomiast prezentacja ma być tylko dodatkiem. I pamiętajcie o tym, że to na was ma być uwaga, ludzie mają was słuchać, a nie czytać tekst, który jest na slajdach, to ma być wsparcie dla was. I najlepiej jak tam będzie, im mniej tekstu się da, tym lepiej. A taka chmura wyrazowa się świetnie prezentuje. Trello, już tutaj ktoś wspomniał, słuchajcie, o Trello, ja już zapisuję wam link, to Trello niestety, Trello wymaga tego, abyście byli zalogowani i wszyscy uczestnicy powinni mieć konta i powinni zostać zaproszeni przez tego organizatora. Trello generalnie służy do organizacji pracy i współpracy. Co to znaczy? Wszystkie osoby, które są w Trello, czyli pracują na tym narzędziu, czyli na tej platformie, która usprawnia naszą pracę i organizację, mogą coś wpisywać, komentować, dodawać, zaznaczać, że już zostało zrobione i wszyscy, jak mamy też apkę, bo to jest też świetne, że można mieć apkę,
i po prostu dostajemy od razu powiadomienia, jak coś się nowego pojawiło, więc to jest też takie świetne, że natychmiast mamy powiadomienia, tak jak też na innych social mediach. I zobaczcie, ja tutaj zrobiłam takie, otworzyłam takie trzy, tak jakby karty. To jest moja tablica, która jest zatytułowana Młodzi Przedsiębiorczy. Widzicie, pierwsza to członkowie, czyli kto należy. Później patronaty, z pewnością macie patronat Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, no bo przecież w ramach tej fundacji robicie ten projekt, ale może będziecie zbierać też patronaty innych osób, na przykład burmistrza, czy też chcielibyście patronat gminy uzyskać, albo jakiejś znanej osoby od was, prezydenta i tak dalej. Zawsze warto mieć takie osoby, bo oni będą posyłać wasze projekty dalej. I można też zrobić kartę oczywiście do zrobienia, czyli taka lista to do, czyli co jest do zrobienia, i wtedy też tu możecie totalnie dalej to wpisywać i możecie jednocześnie też to wszystko komentować. Ja spróbuję zaraz też wam dać link do takiego fajnego przewodnika, w którym naprawdę możecie sobie wiele też poczytać, bo to też wiecie, też chodzi o to, że wiadomym jest, że no, to spotkanie ze mną to jest dla was taka inspiracja i trochę pokazanie różnych możliwości, a wy musicie sobie to jeszcze sami na spokojnie przetrawić, ewentualnie podzielić się właśnie obowiązkami albo tym, słuchajcie, ja sobie rozkminię to narzędzie, ktoś to, i spróbować po prostu działać. Więc podaję wam też ten link, ale nie martwcie się, te linki, tak jak powiedziałam, tak jak prosiliście, też zrobię zestawienie. Więc zobaczcie, że możecie też, tu macie zaproś, więc wy możecie też zapraszać właśnie inne osoby. Ja mam zaznaczone, że ta tablica jest prywatna, ale ona może być oczywiście też publiczna. I tak naprawdę, słuchajcie, ja jako też dorosły człowiek, to jako nauczyciel jestem w wielu różnych też takich projektach poza szkołą i też nie wyobrażam sobie funkcjonowania po prostu bez Trello. Bardzo mi to ułatwia pracę, jak też organizowałam z koleżanką konferencję całodniową dla nauczycieli EduMoc Online, to też wszystko, co planowałyśmy, właśnie odbywało się na platformie Trello, bo to znacznie usprawnia pracę, można sobie odhaczać, zamykać, co się zrobiło, to jest to, powiedzmy, taka właśnie nowoczesna kartka i długopis. Jasne, że nadal lubię kartki, długopisy, gdzieś tam sobie różne rzeczy zapisuję, ale no w Trello mam wszystko razem zestawione, nic mi się nie zgubi, a tutaj niestety czasem istnieje prawdopodobieństwo, że gdzieś mi coś zgubi się. Dobrze, słuchajcie, smorę, no nikt nie napisał, że zna, więc ja się w sumie cieszę, że to może być jakaś nowość. Powiem wam, że smorę znam jeszcze z czasów, ponieważ na lekcjach mojego niemieckiego w gimnazjum nie pisaliśmy, tworzyliśmy zaproszenia i nie pisaliśmy tych zaproszeń, wiecie, takich w zeszycie, gdzieś tam, tylko po prostu próbowaliśmy stworzyć te zaproszenia online, takie, żeby móc je od razu gdzieś tam do kogoś wysłać. I tak ja też to narzędzie właśnie poznałam przez to, że wykorzystywałam go po prostu na moich lekcjach z niemieckiego i uczniowie tworzyli właśnie takie wirtualne ulotki, można powiedzieć, czy też zaproszenia. I powiem wam, że to jest bardzo proste narzędzie. Jest to po prostu narzędzie online, że podajemy linkiem, tak? I możemy w tym narzędziu, zobaczcie, co możemy do tego narzędzia dodać. Do tej naszej ulotki możemy dodać tekst, możemy dodać obrazek, możemy fajnie określić wydarzenie, czyli czasowo. Możemy dodać, słuchajcie, gdzieś tu się kręci mój kot, możemy dodać audio, czyli jeżeli trzeba, to możecie dodać też jakieś nagranie, jakaś MP3. Możecie link też, jeżeli jest to jakaś ulotka opisująca, czy też chcecie przekierować do jakiejś innej strony na tej ulotce online, to właśnie możecie tam dać link właśnie do strony waszego projektu, czy do jakiejś prezentacji na przykład dotyczącej waszego projektu, czy też po prostu do strony szkoły na przykład, bo jako wasza grupa projektowa jesteście przedstawicielami szkoły. Można też umieścić krótki formularz, oczywiście takie dodatki w stylu wam znanym we wszystkich prezentacjach, Wordach, PowerPointach, czyli że tytuł, że oczywiście można stworzyć też taką galerię większej ilości zdjęć, możecie też dodać krótką notatkę o sobie, wideo też można zamieścić i takie fajne przyciski, które są właśnie, że jak je się naciśnie, no to po prostu one przekierowują gdzieś. I to jak to mniej więcej wygląda, to ja tutaj zrobiłam zrzut, zobaczcie, to jest właśnie taka ulotka zrobiona, tutaj może być mapka, w tym miejscu może być jakaś mapka tego miejsca, gdzie to się będzie na przykład odbywało, więc
więc też ustalamy sobie datę. Widzicie, ja tu zrobiłam chmurę wyrazową dotyczącą tematyki. Program warsztatów też można napisać, no i po prostu jakieś więcej informacji, jak chcemy, to też można podać. To jest taka ulotka, którą wysyłałam, po prostu link nauczycielom potencjalnie zainteresowanym warsztatami ze mną. Zaraz zobaczę, czy mam jeszcze. Tak, teraz podam wam też kilka. Możecie sobie teraz kliknąć i zobaczyć. Dajcie znać, czy wam się będzie otwierało. Ja wam już tutaj daję link. Zaproszenie warsztaty klasowe, tak to wygląda. No i za czasów gimnazjum zawsze z uczniami mieliśmy swoje stoisko podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I powiem wam, że różne rzeczy tam przygotowane własnoręcznie sprzedawaliśmy na tym stoisku, żeby zasilić właśnie puszkę. Więc to jest ten kolejny link skrócony. Możecie sobie zobaczyć po prostu, jak takie zaproszenie wyglądało na blogu prowadzonym przez uczniów. To wam daję link. Wejdźcie sobie teraz na chwilę, zobaczcie, kliknijcie tam, napiszcie mi, czy wam się otworzyło, czy to wyświetliliście, żebym miała taką od was informację, bo jakoś tak cicho się zrobiło. Powiem wam, że wtedy jak trochę mogłam z wami gadać i mi tam braliście aktywnie udział, to było mi tak fajnie, bo wiedziałam, że jesteście, a teraz po prostu, no wiem, pewnie słuchacie mnie, przynajmniej mam taką nadzieję, ale to zawsze tak dziwnie mi się robi. Więc słuchajcie, to jest takie zastosowanie w praktyce, więc te linki też wam zgromadzę, żebyście gdzieś tam mieli taką inspirację, mogli zobaczyć, więc tylko dajcie po prostu znać, że wam to działa, bo ja mam nadzieję, że gdzieś tam nie pomyliłam się z tym linkiem, z tym przepisaniem. Dziękuję pani Aneto, że pani już mi dała informację zwrotną. Słuchajcie, to są wszystko narzędzia oczywiście bezpłatne. No nie ręczę, że one nie staną się płatne, albo po prostu nie, jest, czasem jest tak też, że przestają niektóre darmowe narzędzia istnieć i też tutaj nie należy się denerwować, bo jeśli coraz więcej użytkowników z czegoś korzysta, a jest to bezpłatne, słuchajcie, narzędzie, no to trzeba też to narzędzie rozwijać i ktoś musi za to płacić i czasem jeśli nie ma jakiegoś fundatora, jakiegoś sponsora, to po prostu niektórzy muszą nagle jakieś narzędzia, aplikacje po prostu zamykać. Dlatego słuchajcie, trzeba korzystać póki można, taka jest prawda, ale tutaj właśnie tworzycie online, tak to wygląda, jak widzieliście, bardzo wam dziękuję za informację, a teraz słuchajcie, offline, dużo osób powiedziało z was, że właśnie zna Canwę, ja się bardzo cieszę, to te osoby, co znają, to napiszcie mi w komentarzu, co już robiliście, przepraszam, muszę kasznąć, przepraszam, bo ja wiecie, jestem w permanentnie, teraz już jest ogólnie dobrze, ale jeszcze tydzień temu to wiecie, wieczorem nie było takiego momentu, żebym ja mogła przez pół godziny gadać po prostu w ogóle bez jakiegoś ataku kaszlu, ale to chyba taki jest okres, bo bardzo dużo osób jest przeziębionych, więc bardzo was przepraszam, ale te osoby, które mi w ankiecie napisały, tam było kilka osób, że właśnie znają Canwę, więc napiszcie mi może, do czego wykorzystujecie ją. Do czego wykorzystujecie ją, przecież tak, też sobie myślę, że jak właśnie zakładacie firmę, to jest bardzo ważne, jak zakładacie tą firmę, żeby właśnie zrobić jakiś fajny plakat promocyjny, żeby też zrobić jakąś infografikę, taką informującą innych ludzi, a pamiętajcie o tym, że obecnie bardzo dużo, bardzo przemawiają do większości osób właśnie obrazy, czyli czy też jakieś animacje, czy też właśnie jakieś obrazy, jakieś fajne formy wizualne, nie tylko sam tekst, więc warto po prostu pomyśleć o tym, jak możecie właśnie gdzieś tam ten wasz projekt już na początku, czyli na tym starcie waszym, jak już go powoli zacząć rozkręcać. Jeżeli też macie zamiar prowadzić fanpage, to ja też chciałam wam powiedzieć, że na tym fanpage'u też przedstawcie się, zaprezentujcie się od jak najfajniejszej strony jako członkowie tej grupy projektowej. Właśnie napiszcie, jakie macie te super talenty, te super moce. Ja nie bez powodu wam zadałam też to pytanie. Bardzo się cieszę, że tak fajnie, szczerze, aktywnie na nie odpowiedzieliście, więc wykorzystajcie też to, żeby fajnie stworzyć jakieś swoje właśnie wizytówki i wykorzystajcie do tego Canwę. Ja wam tu przedstawię właśnie pomysły moich uczniów, ponieważ o tej kampanii społecznej, co wam mówiłam,
No teraz trochę robię lokowanie produktu, ale mam nadzieję, że tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej też nas wspierało w tych działaniach kampanijnych. Słowa krzywdzą, możecie wejść na fanpage też uczniów, spróbujcie, może chcecie zalajkować, polubić, oglądnąć spoty, możecie też ich spoty puścić też sobie w klasie, bo one dotyczą właśnie krzywdzących słów. I zobaczcie, ten projekt plakatu właśnie zaprojektowali uczniowie i oni na fanpage'u, który prowadzili, zrobili go w wersji, wiecie, czarno-białej i takiej kolorowej i oni po prostu zrobili takie głosowanie, nie? Zamieścili dwa plakaty i potem w ankiecie na po prostu mediach społecznościowych spytali, który plakat im się bardziej podoba. I to też fajnie, wiecie, zaangażowało ludzi z zewnątrz, bo wiadomym jest, że w szkole możecie to zawsze, możecie zaangażować, możecie zrobić apel, ale też fajnie można zrobić jakiś plakat w Canwie, który wydrukujecie i zrobicie gazetkę waszego projektu, tak? Gdzie też zrobicie jakąś prezentację was i też wykorzystacie Canwę, żeby sobie fajnie wydrukować te plakaty. Nasi uczniowie też, żeby w jakiś sposób posłać dalej ideę tej kampanii społecznej, mieli też taki element ich działań, to było otworzenie takich zakładek do książek z takimi cytatami dotyczącymi tematu ich właśnie działań, z hashtagiem, widzicie tutaj wszędzie, wiecie, hashtag, żeby po prostu był zapamiętywany, hashtag właśnie nazwy ich kampanii, żeby się też kojarzyło i te zakładki, słuchajcie, rozdawali przy różnych okazjach. Jak na zebraniu rodziców opowiadali o projekcie, to też rodzicom rozdawali te zakładki do książek. Zostawili, też umówili się z paniami w bibliotekach, że też te zakładki zostawią, żeby ludzie mogli sobie brać, bo jednak zawsze komuś, ktoś zobaczy ten hashtag słowa krzywdzą i być może zechce znaleźć w sieci, co to jest, na czym to polega i w ten sposób dotrą. Więc to też, słuchajcie, jest fajne. Te zakładki są, oni, słuchajcie, laminowali, więc też fajny podział zadań był, tak? Ktoś tam wymyślił, wspólnie wymyślili też, jakie cytaty mogą się tu znaleźć. Później na Canwie wybrali sobie opcję właśnie zakładek i tam fajnie to zaprojektowali, dodali te cytaty. Później drukowali, no i trzeba było to laminować, wycinać, więc wiecie, dodatkowo też nie wszyscy będziecie chcieli robić wszystko i nie wszyscy też macie takie predyspozycje, żeby robić wszystko. Będą pewnie ci lepsi, ci, którzy będą chcieli gadać, mówić, będą ci, którzy będą chcieli gdzieś tam online działać, a będą też tacy, którzy będą właśnie chcieli zajmować się takimi typowo technicznymi sprawami, czyli żeby właśnie tu gdzieś coś zalaminować, wyciąć, tutaj coś przygotować. I to jest super, bo wtedy możecie właśnie te swoje, właśnie wasze talenty, to w czym się czujecie dobrze, świetnie zagospodarować. I życzę wam, żebyście właśnie w ten sposób też myśleli. Jak konkurs ogłosili w ramach szkole, w ramach właśnie tej kampanii, to też zobaczcie, stworzyli prosty tutaj plakat w Canwie, który był gdzieś tam wrzucony na stronę szkoły, też na ich fanpage, ale także wisiał w szkołach oraz ich ulotka, która została też stworzona ze zdjęć właśnie w koszulkach, które mieli właśnie z hashtagiem projektu też, więc widzicie, wszystko da się tak naprawdę zrobić, i małe ulotki, można rozdawać też i uczniom i można też zamieścić gdzieś w bibliotece albo też rodzicom. Słuchajcie, musicie pokazać też właśnie, co takiego w tym projekcie robicie i żeby to pokazać, to musicie różnych narzędzi wykorzystać do tego, żeby ludzie dowiedzieli się i zobaczyli, co robicie, więc warto wykorzystać takie bezpłatne narzędzia do tego, żeby dalej działać. Jesteście tam? Słuchacie mnie? W ogóle coś do was przemawia to, co do was mówię? Czujecie się chociaż trochę zainspirowani? Znowu mi się cisza po drugiej stronie zrobiła. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że już mija godzina, ja przewiduję, że jeszcze, no jeszcze trochę będę gadać. Mam nadzieję, że macie chęci i czas na to. Ale no tak to zawsze jest. Tak to jest, zawsze jest z wami młodymi ludźmi, że ja też chcę trochę z wami pogadać, dowiedzieć się, jesteście tam. Milena, dzięki. Dzięki Milena, że mi napisałeś, że jesteś. Dobra, super. Słuchacie uważnie, super, dziewczyny, pozdrawiam was. Dobra, no to dobrze, no to słuchajcie, myślę, że Canva wam powiedział, oczywiście wiecie, Canva ma jeszcze 5000 różnych możliwości. Aha, jeszcze chcę wam powiedzieć, że ci moi uczniowie skończyli siódmą klasę podstawówki, zaczynali ósmą, jak też zaczynaliśmy ten projekt, więc tak naprawdę byli w waszym wieku, więc
słuchajcie, no całe, wszystkie narzędzia przed Wami, pomysły, inspiracje również, więc możecie działać. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Canva ma dużo więcej też możliwości. Możecie robić świetne kolaże, możecie też po prostu prywatnie to wykorzystywać. Canva jest też podzielona na takie działy, że od razu jest grafika, wiecie, odpowiednia dla postów na Facebooku, dla postów na Instagramie, na posty na przykład, które mają być jako zdjęcie cover, jeśli mamy fanpage, więc tak naprawdę Wy mało macie edycji tam. Jeżeli wybierzecie sobie odpowiedni format, to tak naprawdę pałeczka jest po Waszej stronie, żeby tą treść tam zawrzeć. A naprawdę jest świetny wachlarz i jest dostępna też oczywiście na urządzenia mobilne. Znaczy na smartfonach się trochę głupio pracuje, bo duże palce są i gdzieś tam te ikonki się źle przesuwają. Natomiast na tabletach już jak macie, ja działam właśnie na iPadzie i świetnie mi to szybko wychodzi. Potrafię taki plakat zrobić bardzo, bardzo szybko, nawet jak wpadnę na jakiś pomysł, jakiejś akcji, to z samorządem uczniowskim zaraz od razu działamy. Więc właśnie, to też można świetnie w samorządach uczniowskich, wiecie, Wy możecie się też swoim doświadczeniem, zachęcam Was, podzielić później z innymi nauczycielami, z samorządem uczniowskim. Możecie im, bo jak coś zrobicie, to potem możecie im zaproponować, że oni też mogą w ten sposób reklamować działania szkoły. Zobaczcie, tutaj są też o takie wizytówki. Ja tu Wam nie umieszczałam wizytówki moich uczniów na tym webinarze, ale jak chcecie zobaczyć, jakie oni umieszczali wizytówki, to tak jak powiedziałam, możecie znaleźć fanpage Słowa Krzywdzą i po prostu przejrzeć cały rok ich poprzednich działań i zobaczyć, co robili i jak działali. Natomiast umieściłam Wam mój, jako opiekunka projektu, też dałam tutaj swój cytat, też dałam hashtag, czyli to jest proste zrobione w Canwie, a tutaj tak przed świętami też umieszczali takie plakaty właśnie z cytatami. Świetnie teraz to jako samorząd uczniowski wykorzystaliśmy w działaniach na Dzień Życzliwości, tak? Też po prostu, żeby pojawiły się różne takie fajne plakaty z życzliwymi cytatami czy też słowami, więc zachęcam Was, inspirujcie się i tak jak mówię, spoty uczniów z kampanii możecie wykorzystywać i oglądać, bo to jest temat na czasie i warto sobie uświadamiać. Idziemy dalej, Padlet. Kurczę, ja nie napisałam Padletu na tej ankiecie, teraz sobie przypomniałam. Dobrze, nic się nie stało. Napiszcie mi, czy znacie Padlet, bo pokazałam Wam Trello, Wy tylko mi napiszcie, a ja Wam będę mówić. Pokazałam Wam Trello, który składa się z różnych tablic i słuchajcie, jest też Padlet. Jaka jest różnica? Po prostu Padlet jest taką tablicą korkową i jak na teraz na jednym mailu możecie utworzyć maksymalnie 3 tablice, bo reszta jest płatnych. I tutaj jest też takie zastosowanie do pracy grupowej. Też możecie tam pisać opinie, refleksje, możecie gromadzić też materiały. Czyli jak planujecie, na przykład, nie wiem, szukacie pomysłów na jakąś akcję, to się umawiacie, że zakładacie Padlet i na przykład wszyscy i tutaj nie muszą mieć, wszyscy, którzy uczestniczą w Padlecie, to jest fajne, nie muszą mieć konta wcale. Tak, możecie po prostu anonimowo przyklejać tam, tak jakbyście przyklejali pineską do tablicy korkowej takiej prawdziwej, to tam online, tak jak przyczepiacie wszystkie na przykład zgromadzone materiały na jakiś temat. Tak, i potem macie to wszystko dostępne online w jednym miejscu i możecie nad tym pracować. Ale coś, w Padlecie można też stworzyć coś takiego podobnego, co Wam w Trello pokazałam. Musicie wtedy wybrać styl, bo to polega na tym, że jak wejdziecie na Padleta, ta osoba, która tworzy, musi mieć konto, to wybiera sobie jakiś styl i macie tu ścianę, siatkę, strumieniowo, czyli że jest strumieniowo pokazane, czy też kolumnowo, czy też jakiś wykres. Możecie zaprosić innych, ale możecie ich zaprosić po mailu, albo możecie zaprosić po prostu dając im link. I wtedy te osoby wcale nie muszą mieć maila, żeby coś zrobić. Kolejny krok, to my właśnie dodajecie treści, komentarz, filmik, jakiś link czy też zdjęcie, a później możecie udostępniać też to innym, czy też opublikować na jakiejś stronie, czy też za pomocą linka. Ja bym Was teraz chciała, żebyście to przećwiczyli, to już Wam wpisuję, to jest jeszcze, tam jest trochę treści napisanych, ale nimi się nie przejmujcie, bo chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak już coś jest zrobione. Wejdźcie na ten link, i spróbujcie tam coś, widzicie, ja wiem sobie, co już zrobiliśmy, spróbujcie dodać i napisać, na jakim etapie jesteście, spróbujcie też plusikiem dodać
I co jeszcze mamy do zrobienia? Też spróbujcie plusikiem pododawać. Możecie też gwiazdkę dodać, albo też możecie skomentować wypowiedź innych. Więc teraz macie możliwość po prostu wypróbowania tych możliwości. Przepraszam was bardzo, ale teraz mnie akurat dopada katar. Patrzę, co tu robicie, sobie musicie przejść, słuchajcie, kliknijcie, klik działa, widzę, link działa, klik mi też działa, nie zawiesiłam się, a przeszłam po prostu do drugiej zakładki. Bardzo was proszę, żebyście weszli, możecie sobie zobaczyć, ocenić to, kto coś inny. Robimy to tylko i wyłącznie testowo. Testowo, dlatego bardzo was proszę, abyście w ramach testu po prostu udzielili tutaj odpowiedzi. Poprzez naciśnięcie plusika. Jak już wejdziecie, to wcale tu nie musicie nigdzie konta tworzyć, słuchajcie, tylko po prostu tak. Otwiera się, bo ja teraz sprawdziłam, tylko bardzo was proszę, żebyście wy po prostu dopisali coś. O, jeszcze mamy też link, a co mają do powiedzenia uczniowie. Jak chcecie, też możecie coś napisać, jak chcecie coś do mnie napisać, powiedzieć mi i tak dalej, to też możecie akurat to w tej kolumnie zrobić. Czekam, aż coś się nazywa. Stworzyliśmy swoje logo i firmę. Firma nazywa się, o, widzę, że ktoś pisze, super, świetnie. Przeprowadziliśmy ankiety, stworzyliśmy na ich podstawie wykresy, świetnie. Też mam pracę na kolejnym, spróbujcie też, możecie też, jak chcecie, dodać komentarz. Co mamy do zrobienia, to też tutaj możecie skomentować. No, też widzę, że gdzieś tu piszecie, super. Świetnie, i więc widzicie też, od razu możecie doświadczyć, słuchajcie, jak to działa właśnie, jak to działa. Wiecie, możecie jednocześnie pisać coś też na tablicy, możecie skomentować też innych, więc to jest takie fajne. Bardzo dziękuję, wydaje się pani bardzo miłą osobą. Słuchajcie, staram się. Ale wy też mi się wydajecie bardzo fajną młodzieżą. Super mi się z wami tu jest online, wiecie? Fajnie w interakcję wchodzicie, fajnie ze mną rozmawiacie. Nie mogę już dłużej chwalić, bo ja się potem wzruszam takimi momentami, wiecie? Bo mi to jest tak fajnie, jak widzę taką fajną, zaangażowaną, aktywną młodzież. Ale bardzo wam dziękuję za miłe słowa. Dzięki, słuchajcie, zobaczcie, możecie też tam dodać gwiazdkę. Jak naciśniecie sobie na tą gwiazdkę, to macie tam 5 gwiazdek, możecie ileś dać na przykład. Ja dam teraz tutaj właśnie, o, dałam tutaj dla komplementu dla mnie 5 gwiazdek. Jak macie coś do zrobienia, to też możecie jeszcze skomentować. Super, tu dziękuję tym osobom, które napisały, świetnie. Więc też możecie zrobić, widzicie trochę mniej więcej, jak to funkcjonuje. I o to też mi chodziło, żebyście mieli też teraz okazję troszeczkę doświadczyć. Wiecie, ja trochę tu pokazuję wam zrzuty, ale też mi zależy, żebyście wy mieli, mogli coś doświadczyć. Ja Padlet nazywam takie mini Trello, to znaczy, bo w Padlecie właśnie te osoby, które gdzieś tam komentują, coś piszą, mogą mieć tylko link do tego Padleta, nie muszą mieć założonego konta, ale mogą, ale nie muszą. Natomiast w Trello, żebyście tam razem współpracowali, komentowali, musicie mieć konto. Więc to jest taka dla mnie ta alternatywa w razie jakby ktoś nie chciał. Super, tu też widzę, że przeprowadzono opinię, to ja też tutaj dam jeszcze 5 gwiazdek jeszcze na tym, super. Bardzo wam dziękuję, jak ktoś jeszcze coś tam jest aktywny, to świetnie, idziemy dalej. Geniali, słuchajcie, geniali, no napisały, jakieś osoby mi napisały, że znacie. Ja, słuchajcie, ja wam powiem tak, to jest prezentacja, którą ja jako nauczycielka po prostu się zachwyciłam, ponieważ wiecie, no, w jakich programach robicie prezentację? O, napiszcie mi, bo z reguły, ja to z reguły słyszę, że się robi w tym PowerPoincie. I to nie jest tak, że ja uważam, że PowerPoint jest jakiś zły, bo powiem wam, że ten najnowszy PowerPoint, to powiem wam, ma naprawdę, można zrobić naprawdę super możliwości i jak jeszcze świetnie się zrobi i zapisze się w ogóle jako filmik, to też to super daje efekt. Natomiast warto znać takie narzędzia,
w których możemy zrobić prezentację, no, która zaskoczy innych. Fakt, że PowerPoint jest offline i to jest ważne, bo jeśli musicie zaprezentować prezentację, a nie ma internetu, no to w tym momencie prezentacja offline jest skazana. Widzę, że też prezentację Google, super, ale słuchajcie, polecam Wam Geniali. Jak chce Wam się kliknąć, to po prostu możecie stąd kliknąć, oczywiście potem jeszcze dostaniecie te linki, ale chodzi o to, żebyście w ogóle zobaczyli, co tam Wam się wyświetli, bo to są prezentacje, słuchajcie, interaktywne. To znaczy, że Wy możecie wrzucić tylko jeden obrazek, a na tym obrazku dołączycie jakieś znaczniki, które jak będziecie klikać, to one będą Wam otwierać albo nowe przeniesienia do strony, albo przeniesienie do nowego obrazka, albo do jakiegoś tekstu, albo też do jakiegoś ćwiczenia interaktywnego. Więc powiem Wam, że to po prostu są super takie, mogę powiedzieć, nowe możliwości daje ta prezentacja. Jak widzicie też tu u góry, zobaczcie, że można stworzyć prezentację w formie mapy, w formie interaktywnego obrazka, w formie w ogóle gry też można stworzyć, tak jak są zasoby Edu, to też w formie gry. W formie w ogóle takiego, wiecie, jakiegoś projektu takiego interaktywnego, więc naprawdę, słuchajcie, może będziecie mogli tu znaleźć no, masę fajnych rzeczy, bo i możecie tam właśnie audio dodawać, też filmy, zdjęcia, linki, mogą się te obrazki Wam tam fajnie ruszać, możecie mieć takie interaktywne napisy. Naprawdę powiem Wam, że, no nie, powiem Wam tak, ja jestem zachwycona, jeżeli na lekcję niemieckiego stworzę jakąś fajną prezentację dla uczniów, powiem Wam, że oni są też zachwyceni. Na serio. Bo ja w jednej prezentacji mogę sobie stworzyć fajną całą lekcję z przelinkowaniami do różnych rzeczy i uczniów to też przyciąga. Więc jeżeli będziecie mieć okazję gdzieś też coś zaprezentować, zrobić, to warto pomyśleć o tym, czy nie chcecie wykorzystać czegoś innego niż to, co dotychczas, ale też warto się zastanowić, że może robicie projekty na przykład na innych też lekcjach i może macie okazję coś przygotować, to może będziecie chcieli to przygotować w takiej formie i zaskoczyć jakiegoś nauczyciela. Więc weźcie też to pod uwagę, że to ma też was rozwijać też i poza projektem. I słuchajcie, B-Table. Pamiętacie? Pamiętacie to, co wam napisałam wam? Jaka jest wasza super, super moc? To właśnie to zrobiłam w aplikacji, na stronie internetowej platformy B-Table. Słuchajcie, to jest prezentacja z animacją. Jak widzieliście, to co ja wam przesłałam, czyli ten szablon z tym ludzikiem, nie? Tam jaka jest wasza supermoc, on był szablonem na tej stronie. On był szablonem. Ja po prostu tylko wpisałam swój tekst, nacisnęłam zapisz save i to się już samo tak zrobiło. A pomyślcie teraz, chcecie na przykład aktywizować waszych odbiorców na fanpage'u, chcecie zadać im jakieś pytanie i już macie dość po prostu wrzucania, powiedzmy, że zachwyciliście się Canvą, już zrobiliście plakat, już zrobiliście no jakiś post fajny i tak dalej, już chcielibyście coś po prostu innego, chcecie ich jakoś inaczej przyciągnąć, no to robicie na przykład w B-Table, właśnie robicie na przykład coś takiego. A ja to oczywiście wykorzystuję do niemieckiego, ja robię po prostu prezentację dla uczniów, do jakiegoś zagadnienia gramatycznego, bo ich to bardziej przyciąga, słuchajcie, jak teraz uczę takich młodsze dzieciaki, piątoklasistów, to oni naprawdę są wpatrzeni w takich ludków fajnie ruszających się, które mówią o rodzajnikach z niemieckiego der, die, das, niż jak ja bym to po prostu zapisała na tablicy. Dlatego tam możecie zrobić też świetne podsumowanie projektu, na przykład w takiej animacji. Wybieracie sobie szablony, które Wam odpowiadają i które są bezpłatne i nadpisujecie treści. Od razu możecie też dobrać muzyczkę, która jest bezpłatna, jeżeli weźmiecie ją stamtąd. I w ramach programu możecie chyba tworzyć do maksymalnie chyba do 1,5 minuty taki filmik, a też wiecie pewnie z własnego doświadczenia, że 1,5 minuty to jest sam raz, żeby kogoś po prostu gdzieś tam zachęcić, żeby chciał to obejrzeć. Więc też Was zachęcam do tego, żebyście pokombinowali i próbowali się zainteresować. No i teraz jeszcze słuchajcie, cały czas Wam mówię o tej promocji i reklamie projektu, cały czas Wam mówię, bo tak naprawdę te wszystkie narzędzia mogą do tego służyć, po Waszą organizację pracy, po planowanie, po wspólne gromadzenie, tak jak mieliśmy Doodle, Trello, Padlet, po właśnie takie narzędzia, dzięki którym w jakiś sposób siebie zaprezentujecie Wasz projekt, Wasze działania. No i słuchajcie, możecie też stworzyć newsa.
Znacie coś takiego? Breaking news, zobaczcie, ja tu zrobiłam nowy projekt w mieście, młodzi przedsiębiorczy w naszym mieście, musicie ich poznać. Możecie stworzyć po prostu taką wiadomość, takiego newsa. Ja już wam tutaj skopiuję to, ale nazwa jest fajna do zapamiętania. Break your own news.com. Zobaczcie, czy wam się otwiera. Prosto się też tworzy. Możecie nawet dobrać tutaj zdjęcia proponowane, ale możecie też dobrać jakieś na przykład swoje zdjęcie, tak? I zrobić takie, wiecie, breaking news na przykład, tak? Że jak tam się nazywaliście? Poczekajcie, zaraz spróbuję zobaczyć. Zaraz zobaczę na tym, na tablecie. Tarni Linea nadciąga na przykład, możecie zrobić. Breaking news, Tarlinea, czy jak się nazywacie, trudne do wymówienia, nadciąga, nie? I to też, słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze efekt takiego, żeby to też było takie trochę z poczuciem humoru, z żartem, no, na przykład nowy wirus w mieście, Tarlinea nadciąga, tak jest, bardzo dziękuję, tak? Więc możecie też troszeczkę tak pofantazjować, od tarniny, tak, ale no to i tak nie przeszkadza mi w tym, że mi trudno to wymówić. Tarni Linea, ale dzięki za wyjaśnienie. Więc na przykład ja bym tu widziała, że nowy wirus w szkole, czy tam w mieście, Tarni Linea nadciąga, nie? Czy coś takiego, czy cokolwiek, pewnie będziecie mieć mnóstwo pomysłów, ale już, ale wiecie, to przyciągnie, tak? To spowoduje, że ktoś tam się gdzieś zatrzyma i się zastanowi. Kolejne, słuchajcie, no zrobienie właśnie takiego fajnego gazetowego nagłówka, ransomizer, już wam wpisuję, ransomizer.com, możecie nawet teraz po prostu sobie klikacie, wpisujecie sobie swój tekst i po prostu on wam od razu wygeneruje taki gazetowy jakiś napis, jakiś gazetowy nagłówek, to też możecie oczywiście wydrukować jako obrazek, możecie też to do gazetki wykorzystać, podobnie z tym breaking news. Ja to zapisałam wszystko jako obrazek i tutaj po prostu do prezentacji wstawiłam, więc jak najbardziej to też fajnie się sprawdzi na właśnie mediach społecznościowych, czy też właśnie w szkole taka akcja, wiecie, że wywiesicie takie zdjęcia, breaking news, nie? Tylko z jakimiś hasłami, a wszyscy będą chodzić po prostu i się zastanawiać, o co chodzi, o co chodzi. To też jest taki fajny moment, element zaskoczenia. I tutaj możecie też stworzyć taką ruchomą reklamę. Niestety tą reklamę można zapisać albo wtedy tylko jako filmik MP4, dlatego nie mam możliwości tutaj puszczenia filmiku, tylko po linku, a ja go nigdzie nie mam wstawionego na YouTubie, ale już wam podaję, możecie sobie, tutaj musicie, niestety to jest jedyne z tych trzech narzędzi, które wam proponuję, na którym musicie stworzyć sobie swoje konto, jeżeli chcecie coś utworzyć. I tu już macie, niestety większość jest płatnych, ale macie kilka bezpłatnych właśnie takich informacji, takich można powiedzieć schematów, szablonów i możecie po prostu też wstawić własne zdjęcie, własny napis i on się będzie tak animował, przepraszam was, bo kod znowu mi tu chodzi, a będzie się po prostu tak animował, fajnie pokazywał, więc to też możecie sobie przećwiczyć. No i oczywiście, słuchajcie, możecie też tworzyć fajnego, pozytywnego mema. I teraz chciałabym was właśnie zaprosić do tego, żebyście mi, najpierw żebyście otworzyli mojego mema, ja go tu właśnie przepisuję i powiedzcie mi, czy on wam się otworzył, bo tu możemy dawać linka. Maciej, zobaczcie, czy ja sama sobie kliknę. Sama sobie też kliknę i zobaczę, czy to przeniosło do mojego. Tak! Bardzo bym chciała, żebyście w tym generatorze memów teraz stworzyli, ja wam daję już tutaj link do tego, stworzyli mi teraz i podzielili się linkiem jakiegoś właśnie mema związanego właśnie z waszym projektem. Podaję już wam link, bo tam można pobrać. Ja wymyśliłam młodzi przedsiębiorczy, gdzie ich znaleźć, tak? Tutaj wcale nie musicie tworzyć konta, tylko po prostu klikacie w ten link, który wam podałam.
Wybieracie sobie zdjęcia z podanych tam u góry, jest dużo zdjęć. Jakiś tekst wymyślcie na topie, czyli u góry, top tekst, bottom tekst na dole. W momencie, kiedy to zrobicie, klikacie generate mem i później macie do pobrania po prostu link. No zobaczymy, komu się uda stworzyć. Tak jak ja Wam dałam ten pierwszy link, to on się potem po prostu generuje. Jak naciśniecie na generate, to macie po prostu od razu wygenerowany mem i na dole macie link do obrazka. Ja bym chciała, żebyście ten link pobrali i żebyście mi go tutaj wrzucili. Ale żeby to był związany po prostu, słuchajcie, z waszym projektem. Coś, może uda wam się kreatywnie coś wymyśleć, bo powoli zmierzamy do końca. Więc ja czekam. Czekam na Was, mam nadzieję, że działacie. I słuchajcie, bo ważne jest to, żeby w takim fajnym stylu, ale jednocześnie z dystansem do siebie i żartem czasem podejść, bo to są rzeczy, które przyciągają, ale pamiętajcie, że jednocześnie z zachowaniem oczywiście i kultury słowa, i szacunku do siebie nawzajem i do odbiorców. Okej, okay, widzę, tarni Linea już mi da, a co to znaczy tarki? Nie wiem, może głupio zabrzmi to pytanie, ale wyjaśnijcie mi, na czym ten wasz mem polega. No niestety, wiecie, różnica. Się zastanawiam, co to jest. Dzięki, Milena, za to, że piszesz. Ale to super dobre. Aha, skrót od termina. No widzicie, ja też się mogę czegoś nauczyć. Okej, okay, dobra. No i widzicie, no i super, jest. Czekam na następny. Świetne. Super, powiem wam, że w ogóle macie bardzo fajne, wartościowe, ciekawe tematy. I tak jak mówię, że czasem te wartościowe, poważne właśnie tematy, możecie mieć takie wrażenie, że one no, nie znajdą gdzieś tam odbiorców wśród waszych rówieśników i tak dalej, no to trzeba po prostu pomyśleć, jak ich zachęcić do tego, żeby stali się waszymi odbiorcami. W jakiś taki sposób właśnie zdystansowany. Kozaczki, myślałeś kiedyś, jak smakują? Dobrze, super, słuchajcie, naprawdę. Naprawdę super, cieszę się. Dziękuję, Wiktoria. Widzicie, to już macie coś zrobione, tak? Już macie coś zrobione, co możecie tak naprawdę już od razu wykorzystać. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze się pokusi? Jest, zaraz patrzę. Kobiety, tarni Linea, kosmetyki, testowanie na zwierzętach. Tak, tam jeszcze mogłyby się pojawić, wiecie, znak zapytania. Super, super. Świetnie, zobaczcie. No i czy ktoś jeszcze robi, albo zrobi mi jakiegoś tutaj mema? Wiecie, tutaj w tym, natomiast nie wiem, czy to ciekawe, czy tutaj możemy dać swoje. Nieraz są takie generatory memów, że możemy też zrobić jakieś swoje zdjęcia i fajnie dorobić do tego mem. To też jest fajne. Pamiętajcie, że jeśli właśnie robicie swoje zdjęcia, to nie naruszacie też nikogo, niczyjego wizerunku, jeżeli wy się zgadzacie i oczywiście jeżeli też udostępniacie to dalej, no to też oczywiście jak nie jesteście pełnoletni, to że wasi rodzice też wyrażają zgodę na publikowanie waszego wizerunku. Widzę, że Wiktoria jeszcze pisze coś, zobaczymy. Paulina się śmieje, nie pisze, aha, dobra, czekam. Wiktoria już mi dała, to i dobra, słuchajcie, no myślę, że te osoby, które miały zrobić, to zrobiły. Te kozaczki są świetne. Alicja też, to ta Nilina też jest świetna, super. Dobra, to słuchajcie, no to mamy takie właśnie fajne elementy, trochę z żartem, to teraz troszeczkę poważniej. Mam nadzieję, że już mieliście styczność, jeśli nie, to usłyszycie ode mnie. Ale jeżeli wykorzystujemy jakąkolwiek grafikę, muzykę i tak dalej do naszych plakatów, prezentacji, no to fajnie, jeśli wykorzystujemy zasoby otwarte.
Torba czy torebeczka? Pani Aneta też zrobiła, super. Dziękuję. Ja chciałam Wam właśnie podać, że parę stron, czyli korzystacie ze strony pixabay.com, gdzie macie dostęp do świetnych, darmowych zdjęć, darmowych obrazów, darmowych grafik i tak dalej. Wykorzystujecie również, możecie korzystać z ikonek, na przykład ze strony freepik.com albo ze strony The Known Project, która jest też tutaj podana. Też Wam daję teraz, jakbyście chcieli sobie otworzyć, ale wszystko, całe zestawienie dostaniecie. Również Flickr, ale pamiętajcie, musicie pilnować, żeby to były darmowe licencje, czyli Creative Commons na otwartych zasobach, żebyście nie naruszali niczyich praw autorskich. Jeżeli robicie jakiś filmik, prezentację i chcecie do tego zrobić jakiś podkład muzyczny, to bardzo Wam serdecznie polecam stronę bensound.com, ponieważ do właśnie działań projektowych, niekomercyjnych, możemy właśnie wykorzystywać w czasie wskazanym przez właśnie tą platformę dany utwór muzyczny. Jak tam wejdziecie, to zobaczycie, jak bardzo wiele takich utworów muzycznych, dźwięków jest Wam po prostu znanych, dlatego że wiele mediów i na wielu portalach społecznościowych ludzie, jak tworzą jakieś filmiki, reklamy, animacje, to właśnie wykorzystują podkład dźwiękowy właśnie z otwartych zasobów. Nie, że korzystają z jakichś, wiecie, z YouTube'a, sobie przerabiają na MP3-eczki i potem dają jako podkład. Nie, 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 bo to niestety łamiemy prawa autorskie, chyba że wykorzystujemy z YouTube'a te, które są na wolnych licencjach, to wtedy jest ok. Natomiast warto znać te strony i też dostaniecie do nich linki i warto z nich korzystać też również nie tylko w projekcie, ale też w różnych działaniach, jakie podejmujecie w szkole czy też poza szkołą, żeby dawać takie podkłady muzyczne, które są utworami nie łamiącymi niczyich praw autorskich. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. To jest też wasza wizytówka, dostajecie też waszą wizytówką, a temat prawa autorskiego, naruszania czyichś praw jest mega ważny w naszym życiu i ważne, żebyśmy uczyli się od naszych jakichkolwiek początkowych działań właśnie w sieci. No i do czego zawsze zachęcam, to zanim coś opublikujecie, zanim coś napiszecie, zanim coś podacie dalej, to pamiętajcie, jaka jest zasada dla ludzi mądrych i świadomych, jest to zasada, żeby think. Czyli żeby myśleć, czy to jest prawda, czy to jest pomocne, co ja chcę komuś dać, czy to będzie inspirujące dla kogoś, czy to jest w ogóle konieczne, żeby to zrobić, czy po prostu ma to być tak sobie i do niczego nieprzydatne. I czy przede wszystkim jest to uprzejme, czyli zachowujemy tutaj taką kulturę słowa z szacunkiem dla naszych odbiorców. I to są bardzo ważne rzeczy. Myślę, że wy z tym nie macie pewnie problemu, natomiast warto o tym wiedzieć, warto gdzieś to mieć z tyłu głowy, bo pamiętajcie, że jak zaczęliście realizować projekt, chcecie teraz go puszczać się dalej, zastajecie się jego wizytówką, jego reklamą i to wy jesteście tak naprawdę reprezentantami tego projektu i tak jak wy się pokażecie, tak też pokażecie wasz projekt. Praktyczne zastosowanie cały czas tak naprawdę mieliśmy. Też Wam trochę powiedziałam na podstawie zrzutów, rzeczywiście nie ma opcji, żebym się w godzinę wyrobiła, więc mam nadzieję, że nie nadwyrężyłam Waszego czasu, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani. Jeśli macie teraz jeszcze jakieś pytania, jakieś, nie wiem, refleksje, to bardzo proszę, możecie mi tutaj właśnie napisać. Nie ma sprawy, bardzo dziękuję za Wasze właśnie opinie, refleksje, mam nadzieję, że nie był to dla Was zmarnowany czas, ja bardzo lubię te spotkania z Wami, mam nadzieję, że gdzieś tam odezwiecie się do mnie, jeżeli założycie fanpage i pokażecie mi swoje efekty działań, co zrobiliście, mój profil jest publiczny, łatwo mnie znajdziecie, Marta Florkiewicz-Borkowska, prześlę Wam też te linki, także podawajcie dalej, słuchajcie, inspirujcie się, wykorzystujcie. Pamiętajcie, że nie musicie od razu wszystkiego naraz, to też nie o to chodzi, żebyście teraz wszystkie zaczęli naraz stosować. Może się podzielcie, może się spotkajcie, zastanówcie co najpierw, ale po prostu spróbujcie działać i wykorzystywać tak, żeby to rzeczywiście uatrakcyjniało, nadawało waszemu projektowi takiego rozpędu, ale jednocześnie interesowało waszych odbiorców, zaciekawiło ich, ale jednocześnie też, słuchajcie, wam sprawiało frajdę i też, żebyście mieli taki ten namacalny
namacalnie, żebyście mogli zobaczyć, ile wy też się uczycie. Nie tylko takiej wiedzy, wiecie, ale też po prostu uczycie się różnych umiejętności. Dziękuję wszystkim firmom, że tu byliście. Pani nauczycielce również dziękuję za obecność. No i cóż, słuchajcie, ja trzymam za was kciuki. Podaję wam również mojego maila. Moje nazwisko już tu macie. Te linki wszystkie postaram się jak najszybciej podesłać pani Darii. Najlepiej zrobię to jeszcze dzisiaj lub też pani Paulinie. Zrobię to jeszcze dzisiaj i na pewno od organizatorów dostaniecie podsumowanie. Także ja wam bardzo dziękuję, na serio było świetnie. Dziękuję za waszą aktywność, za wasze memy, za to, że wam się chce w ogóle i za waszą kreatywność. Super. Dziękuję, trzymam kciuki, życzę wam jeszcze miłego wieczora i fajnego tygodnia. Dobranoc. Myślę, że mogę chyba zakończyć. Czy ja nie mogę zakończyć?